Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, PSL. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek CV mam dla pana, może pan zerknie. Lekarz, samorządowiec, społecznik, polityk, finalista konkursu, znakomity przywódca. Zdobywca nagrody najbardziej podziwiany marszałek województwa. Zdobywca honorowego tytułu profesora spraw międzynarodowych Uniwersytetu Kim Jong w Korei Południowej. Ktoś taki nadałby się na prezesa PSL-u? No to tylko takie wyimki pan tutaj przedstawił. No nie wszystko, redaktorze. Oczywiście, ale takie ważniejsze sprawy. Dobry kandydat na prezesa PSL-u? Wie pan, myślę, że mamy znakomitego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kolega Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym prezesem. To jest naprawdę sukces ostatnich naszych lat i tej zmiany, której dokonaliśmy. To wyjaśnijmy to wszystko, co przeczytałem, co powiedziałem, to o panu. Między innymi wyimki z CV Adama Struzika, ale ma pan pewność, że nikt w PSL-u nie powie, że czas na wymianę lidera po wyborach samorządowych? Nie widzę tego powodu. Naprawdę te wybory były bardzo trudne, a kolega Władysław, prezes Kosiniak-Kamysz, pracował jak tytan, tak? Tytaniczną pracę wykonał. Może i pracował jak tytan, ale PSL ma o 10 punktów procentowych gorszy wynik niż 4 lata temu. Macie o ponad połowę mniej miejsc w sejmikach wojewódzkich i milion głosów mniej dostaliście niż 4 lata temu. I to jest sukces? I milion głosów więcej, ponad milion głosów więcej niż w wyborach parlamentarnych, no tak, ale w 2015 roku. To tak jakby porównywać zbiór rzepak i uduj w oborze, panie doktorze, niech pan nie przesadza. To są zupełnie inne wybory, dobrze pan jest tym znakomity fachowcem od rolnictwa. Ale mówiąc poważnie, to wie pan, została zmieniona ordynacja wyborcza. Przypomnę, że zmniejszono zupełnie ilość kandydatów, tak? Poprzednio w wyborach proporcjonalnych była dwukrotna ilość kandydatów w stosunku do mandatów, to po pierwsze. Po drugie, uniemożliwiono start wójtom, burmistrzom i prezydentom, jednocześnie do rad powiatów i do sejmików. To na pewno nam bardzo zaszkodziło, dlatego że ci ludzie, liderzy lokalni, często zdobywali bardzo dobre wyniki i później wybierali miejsce, w którym chcieli pracować. No i też zmieniła się geografia polityczna. Po wyborach 2015 roku przeszliśmy do opozycji, a część wyborców jednak lokuje swoje nadzieje, a zwłaszcza kiedy są takie obietnice olbrzymie miliardowych subwencji, pomocy we wszystkich dziedzinach życia, to lokują swoje nadzieje urządzących. A może po prostu przegraliście bój o wieś, panie marszałku? PiS miał na wsi 40% poparcia, PSL 20%. Powie pan dzisiaj, że ludowcy wygrali bój o głosy na wsi? Panie redaktorze, ja bym tego tak nie stawiał. Myśmy oczywiście przeżyli duży problem w roku 2015. Odbudowujemy naszą obecność. Proszę mi wierzyć, że dzisiaj na tej polskiej wsi, ale nie tylko, bo musimy tutaj pamiętać o małych miastach, o gminach miejsko-wiejskich, ale też o średnich miastach, w których mamy godną reprezentację. Więc nie dramatyzujmy. Trzeci wynik w Polsce po PiS-ie i po Koalicji Obywatelskiej jest przyzwoitym wynikiem. Tak, tak, mówicie, że macie brązowy medal, ale zastanawiam się jednak, czy po takich wynikach wyborów prawdziwy lider nie powinien poprosić o weryfikację, nie powinien poprosić o swoiste wotum zaufania od kolegów w partii? Nie powinien. Dlaczego? Dlatego, że ten wynik jest na miarę możliwości Polskiego Stronnictwa Ludowego przyzwoity. Przyzwoity. Przyzwoity, tak. Oczywiście ale sukcesem nie jest. No nie jest sukcesem, ale wie pan, no popatrzmy powiedzmy na naszych konkurentów, tak? Na sytuację SLD czy Kukiz15. No, bądźmy, no tak, wasz konkurent Prawo i Sprawiedliwość, tak? Zwiększyło rządzenie w sejmikach z 1 do 6, a może i więcej. Wie pan, ja akurat jestem człowiekiem, który pamięta, jak w 98 roku a ówczesna AWS i Unia Wolności miało szansę rządzić w 15 sejmikach. To naprawdę się zmienia i ta geografia wyborcza co 4 lata podlega pewnej zmianie. Na no pewno, właśnie, a propos na pewno w zmian. 2014 roku na pewno mieliśmy handicap polegający i na pierwszym miejscu, i na tak, książeczce. I na książeczce. Na pewno tak, wie pan, tutaj nie ma co, ale jednak dużo większy wpływ miała zmiana ordynacji wyborczej. To idźmy do przodu. Zaczął się pan już pakować?
Nie, a dlaczego pan pyta, czy mam się pakować? Nadal chce być pan marszałkiem województwa mazowieckiego? Wie pan, to nie jest ważne, czego ja chcę. No to dosyć istotne, bo bez tego, bez woli nie będzie pan marszałkiem. Po pierwsze, to bardzo dziękuję wszystkim moim wyborcom, bo już trzeci raz z rzędu, w trzeciej kadencji, już otrzymałem najlepszy wynik w kraju. Tym razem to jest 77 tysięcy głosów. Okej, okay. Chcę być pan marszałkiem województwa, czy nie? Zostałem wybrany w skład sejmiku. O tym zdecyduje, panie redaktorze, sejmik bezwzględną większością. Tak, czyli... i rozmawialiście o tym z Andrzejem Halickim w piątek bodaj. Powiedział mu pan, panie pośle, tak, jestem zainteresowany, chcę być dalej marszałkiem. Dla pana Andrzeja Halickiego, mojego serdecznego kolegi, to jest oczywiste. Że pan chce? Nie, dlatego że przed wyborami umawialiśmy się, że jeśli uda nam się we dwie partie polityczne zdobyć co najmniej te 26 mandatów, to będziemy kontynuowali misję odpowiedzialności za województwo. Nie, to jasne, tylko że mieliście 16 radnych w mazowieckim sejmiku jako PSL, teraz będziecie mieli ich 8. Nadal PSL powinno mieć marszałka województwa na Mazowszu? Wie pan, 4 lata temu myśmy mieli 16 mandatów, Platforma Obywatelska 15. Układ w zarządzie województwa był 3-2 na korzyść Platformy Obywatelskiej. Myśmy nie sięgali po zmiany w składzie zarządu. Także uważamy, że to dżentelmeńskie zasady powinny dalej obowiązywać. I te dżentelmeńskie zasady zakładają, że jest pan kandydatem PSL-u na marszałka województwa mazowieckiego? Tak, panie redaktorze. Jest pan kandydatem. I ma pan poczucie, że ma pan świeże spojrzenie na mazowiecki samorząd i będzie pan tryskał nowymi pomysłami po 17 latach na tym stanowisku? Ja wręcz uważam, że w samorządach i zwłaszcza w polityce regionalnej doświadczenie i wiedza jest wręcz niezbędna, dlatego że to jest bardzo skomplikowany organizm. Jest nas w naszej wspólnocie mazowieckiej 5 milionów 360 tysięcy obywateli, ponad 160 różnych instytucji. Doświadczeniem, a świeże spojrzenie? Wie pan, nie brakuje mi świeżego i spojrzenia, i świeżych pomysłów. Jestem człowiekiem, który potrafi też czerpać i z tego, co już wiem, ale też z doświadczeń europejskich, także nie obawiam się o swoje świeże spojrzenie. I będzie pan lepszym marszałkiem niż na przykład Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, który przymierzany jest podobno do tego stanowiska? Wie pan, to trzeba by sprawdzić empirycznie, bo ja nie wiem, czy będę lepszy. No może Platforma będzie chciała sprawdzić. Ale pan Marcin Kierwiński był moim zastępcą, był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Bardzo nam się dobrze układała współpraca. Natomiast nie potrafię powiedzieć, czy by sprostał tej funkcji. No to porozmawiajmy o tym, jak koalicje powyborcze mogą wyglądać. To już na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszam słuchaczom. Dziękujemy. Marszałek województwa mazowieckiego wciąż z nami, Adam Struzik. Panie marszałku, czy Polskie Stronnictwo Ludowe może zawrzeć samorządowe koalicje z Prawem i Sprawiedliwością? Ale proszę doprecyzować, dlatego że pojęcie samorządowych koalicji jest bardzo szerokie, bo mamy bardzo różne sytuacje w miastach, w gminach, w powiatach, w sejmikach. Czyli jest możliwe, niemożliwe te koalicje są w sejmikach, bo o tym mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, ale możliwe są już na innych poziomach samorządu? W sensie matematycznym są możliwe wszędzie. Natomiast nawet w sensie, tak, natomiast w sensie politycznym oczywiście jest to niezwykle trudne, bo mamy sytuację, w której byliśmy bezpardonowo atakowani nie tylko w tej kampanii wyborczej, ale przez ostatnie 3 lata praktycznie PiS sobie postawił na celowniku Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale zaraz. Możliwe jest, że w jakimś sejmiku dogadacie się z Prawem i Sprawiedliwością? Proszę pana, a czy możliwe jest to, żeby w jakimś landzie niemieckim powstała wielka koalicja CDU-CSU? No jest możliwe. No tak, ale Władysław Kosiniak-Kamysz mówi jasno i wyraźnie. Tak jak przed wyborami, tak i po wyborach ogłaszam, że takich koalicji nie będzie. Tak, tak jest założenie. Natomiast są sytuacje w niektórych samorządach, że innego układu być nie może, bo przypomnę panu, że w niektórych powiatach jest, na przykład są tylko 2 ugrupowania, czy 3 ugrupowania i trzeba szukać najrozsądniejszych rozwiązań. Tak, ale samorząd to nie jest parlament. Sejmiki. W sejmikach to naprawdę jest możliwe? Niezwykle trudne.
Ale tak możliwe? Odpowiem. Proszę pana, wszystko jest możliwe, jeżeli głównym wyzwaniem będzie dobro regionu, kontynuacja polityki rozwoju. Teraz jesteśmy w bardzo charakterystycznym momencie. Realizujemy obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej, wydatkujemy pieniądze. Te procesy są bardzo rozpędzone. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, że przyjdzie PiS i w poszczególnych sejmikach wymiecie do spodu kadrę, która się na tym zna i pracuje nad tym na przykład od 20 czy od 14 lat. Panie marszałku, ale gdyby zechciał mi pan wyjaśnić, dlaczego koalicja z PiS-em jest zła w sejmiku wojewódzkim, a już dobra w powiecie? Bo czasami, panie redaktorze, nie ma innego wyjścia, bo żeby władza mogła funkcjonować, jak pan wie, wójtów, burmistrzów, prezydentów wybieramy w bezpośrednich wyborach, natomiast często rady wręcz są przeciwnie ułożone w stosunku do wójtów, burmistrzów i prezydentów. I może być sytuacja taka, że na przykład wójt jest z PSL-u, a większość rady jest z PiS-u. No i co? I wtedy ma co? Gmina ma nie funkcjonować. I tu wchodzi podobnie szef... jest w powiatach. I tu wchodzi szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, który dzisiaj z hukiem ogłasza, że blokuje koalicję SLD z PiS-em w Końskich, w Świętokrzyskiem, i apeluje między innymi do PSL-u, żebyście postępowali dokładnie tak jak on, stanowczo i zdecydowanie. I Włodzimierz Czarzasty wytyka wam, że dopiero co ogłosiliście koalicję w Białogardzie. PiS, PSL i wspólny samorząd. Widzi pan, ja się tym różnię od pana Włodzimierza Czarzastego, że ja jestem praktykiem samorządowcem od samego początku, od 1990 roku. Natomiast pan Czarzasty jest szefem partii politycznej i on może z pozycji swojego szefowania tej partii komuś coś zabraniać. Ja taki odważny nie jestem. Tak, ale pan też jest jednym z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i jestem pragmatykiem. I jeżeli dobro określonej gminy, czy określonego powiatu, nawet sejmiku, tak jak pan mówi, wymaga, żeby powstał kompromis, żeby powstał układ większościowy, to wie pan, to w samorządach nie może być takiej doktrynalnej polityki, jak w parlamencie. Nie może być, ponieważ tam są konkretne sprawy. To nie jest kwestia, wie pan, Trybunału Konstytucyjnego czy niezawisłości sądów. To jest kwestia, czy będziemy budowali obwodnicę, czy nie będziemy budowali, czy będziemy budowali i rozwijali lotnisko w Modlinie, czy nie będziemy, czy na przykład będziemy budowali chodnik przy tej ulicy, czy przy tej. Proszę naprawdę, doszliśmy już do pewnego absurdu. Zresztą powiem panu tak. W tym niestety rząd PiS-u przejął ponad wszystko. Zaangażowano wszystkich ministrów, premiera, prezesa partii w kampanię wyborczą i to trwa w dalszym ciągu. No i dalej pan uważa, że w samorządzie nie chodzi o to, co się dzieje w rządzie? Ta partia tak to ustawiła. Do tej pory nigdy tak nie było. Proszę mi wierzyć. Nie było takiej histerii wyborczej. No ja ze zdumieniem patrzę, jak pan prezes Jarosław Kaczyński jedzie do Radomia i opowiada, jak to będzie, prawda, uszczęśliwiał to miasto. A tak naprawdę chodzi o czystą grę polityczną. Panie marszałku, Komitet Obrony Demokracji do pana między innymi pisze, bo pisze do liderów partii opozycyjnych. Oczekujemy od partii prodemokratycznych poszanowania wartości uniwersalnych zapisanych w Konstytucji. I my to szanujemy. Zawieranie lokalnych koalicji z Prawem i Sprawiedliwością będzie świadectwem zaprzeczenia tym wartościom. I dalej. Każda decyzja o koalicji z PiS-em będzie jednoznacznie odebrana jako stawianie partykularnych korzyści i interesów waszych członków nad interesem demokratycznej i prawdziwie samorządnej Polski. Bardzo szanuję działaczy KOD-u. Mam wśród nich również znajomych. Ale uważam, że tak kategoryczne stawianie spraw w samorządach jest po prostu nieracjonalne, bo mamy sytuacje, w których nie można wspólnoty lokalnej pozbawiać możliwości działania tylko dlatego, bo powiemy, że z powodów ideologicznych czy politycznych my na pewno nie usiądziemy z innymi ugrupowaniami do stołu. Co nie zmienia mojego poglądu niezwykle krytycznego wobec PiS-u. Jeszcze raz powtarzam. PiS doprowadził do absurdu i upolitycznił wszystko. To, że premier rządu zaangażował się bezpośrednio w kampanię wyborczą, to, że wielokrotnie kłamał w tej kampanii wyborczej, spowodowało tak silną polaryzację. Tylko, zresztą, że premier w tej kampanii mówił, że kandydaci PiS-u będą realizowali program PiS-u, nikogo innego. I nagle ten program PiS-u w mieście, powiecie, nie przeszkadza?
Wie pan, ale mówił też i ich przedstawiciele mówili też, że będą transferowali pieniądze publiczne tam, gdzie wydają przedstawiciele PiS-u. Oczywiście tak się nie stało, bo jak się przyjrzeć dokładnie wynikom wyborów, to zwycięstwo ma charakter fragmentaryczny. To nie jest tak, że wygrano wszędzie i wygrał PiS wszędzie, tak? Ale teraz nawoływanie przez kogokolwiek do tego, żeby nie można było stworzyć jakiegokolwiek układu z obecnością Prawa i Sprawiedliwości na poziomie samorządowym, powtarzam, bo nie mówię o parlamencie. No to jest pewien absurd, tak? Doszliśmy do sytuacji, w której samorządy do samego dołu, no niedługo to sołtys nie może być członkiem PiS-u albo członkiem PSL-u. No to dojdziemy do absurdu. Sołtysi to inne wybory, ale ogłosił pan już swoim urzędnikom, że 12 listopada nie pracują? No, nic nie ogłosiłem, bo nie mam takich uprawnień, więc wie pan, to dla mnie... No ale pewnie pytają, no pytają szefów w urzędzie. Nie pytają, pracujemy, nie pracujemy? Nie, no nie pytają, bo to są rozsądni ludzie. Oni woleliby mieć wolne 24 grudnia. No tak, ale mówimy na razie o 12 listopada. No więc odpowiadam panu precyzyjnie. Nic nie zapowiedziałem, bo ja sam nic nie wiem. A pan będzie pracował? Tak, będę pracował. Nawet już wiem, gdzie będę. Gdzie pan będzie? A będę, proszę pana, w gminie Łochów, gdzie zaproszony zostałem na odsłonięcie takiego obelisku, który jest poświęcony małżeństwu Paderewskich, bo tam mieli swoją taką nieruchomość, posiadłość i żona pana Ignacego Jana Paderewskiego prowadziła tam działalność charytatywną. Także... A 11 listopada będzie pan maszerował w Marszu Niepodległości? Nie będę maszerował. Dlaczego? Nie, bo wie pan, rano przeważnie chodzę do katedry płockiej na mszę świętą za ojczyznę, później składamy kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza, a później udam się na koncert. Być może jeszcze zmodyfikuję, ale na pewno nie będę maszerował. No tak, ale pytam o to dlatego, że pana kolega, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił kiedyś tak: trzeba w Polsce przywrócić braterstwo, bo naród podzielony jest narodem słabym. 11 listopada to jest dzień, kiedy można by coś w tej sprawie zrobić. Co pan zrobi, żeby przywrócić tego dnia braterstwo w Polsce? No wie pan, myślę, że w katedrze płockiej na pewno będą posłowie PiS-u, być może senatorowie. Jest taki moment podczas mszy świętej, że ludzie podają sobie ręce. To jest też dobry moment. No tak, ale przez wiele miesięcy słyszeliśmy o takiej próbie zbudowania, stworzenia wspólnego święta tu w Warszawie 11 listopada. Święta, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich partii. PSL dołączy? Obawiam się, że nie. Chyba, że w poszczególnych dzielnicach będą jakieś obchody, to pewnie nasi lokalni działacze tak. My staramy się te święta obchodzić w tym wymiarze lokalnym. Widzi pan, to jest to samo, co z tymi samorządami, tak? Ten naród naprawdę został głęboko podzielony przez doktryny polityczne, więc no, czas może na jakieś otrzeźwienie, tak? No właśnie, dlatego o to pytam. Może PSL powinien pokazać, jak to zrobić. Od lat macie takie hasło normalnie. Pamięta pan z niektórych wyborów? Tak, oczywiście. Normalnie. Nie moglibyście zrobić, że jest normalnie? No, to możemy wszystkich zaprosić normalnie do Wierzchosławic i tam wspólnie świętować. Hmm. A kiedy Mazowiec rolnicy dostaną drony, które obiecywaliście w kampanii wyborczej? No, proszę sobie nie żartować. Dzisiaj wykorzystanie nowoczesnych technologii to jest wyzwanie, które stoi również przed mazowiecką wsią. Chcę panu powiedzieć, że projekty, które przy pomocy środków europejskich będą realizowane chociażby przez Politechnikę Warszawską, służą właśnie do wykorzystania nowoczesnych technologii w rolnictwie. Drony to jest bardzo nowoczesne urządzenie, które może być wykorzystywane nie tylko do obrazowania powierzchni, ale też do nadzoru nad uprawami, nad określaniem wilgotności. Już dzisiaj są wykorzystane. Tak, ale wy w programie napisaliście i absolutnie poważnie pytam, nie wiem dlaczego miałbym żartować. Czytam programy z pełną powagą. Uruchomimy program wykorzystania dronów rolniczych. Tak, i myślę, że to jest... Kto takie drony dostanie? Myślę, że to... No wie pan, proszę tego nie trywializować, bo dzisiaj nowoczesne technologie zmieniają się na naszych oczach. Chociażby, wie pan, no to dzisiaj jest komputer, który wielokrotnie przekracza moc tego, który służył
człowiekowi, kiedy wylądował na Księżycu. Więc postęp jest niesamowity i kwestia tych nowych urządzeń to tylko patrzeć, kiedy przy pomocy uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych te urządzenia zostaną skierowane do pomocy i do pracy również w rolnictwie. No, w swoim programie też zapowiadaliście przed wyborami, obiecywaliście, że pomożecie zaprojektować i zbudować metro w miastach i aglomeracjach dużych, takich, gdzie jest dużo mieszkańców i wynika mi z tego, że w Wielkopolsce powinniście się zabrać do roboty. W Poznaniu pomożecie zbudować metro, bo tam będziecie rządzić w sejmiku? Panie redaktorze, myślę, że w odpowiednich miejscach, tam gdzie takie potrzeby będą, będziemy się przyczyniali do rozwoju i do realizacji takich inwestycji realnych, które są potrzebne. Na pewno nie będziemy przekopywali Mierzei Wiślanej. Nie, nie, ja pytam o konkretny projekt zapowiedziany w programie. Metro w Poznaniu. Możliwe? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek z nas używał takiego pojęcia jak metro poznańskie, ale nie, sprawdzę. Nie, miast nie wymieniliście, tylko podaliście liczbę mieszkańców. Duże miasta powyżej miliona, aglomeracje i miasta powyżej miliona. Poznań mieści się pan, w aglomerację. Myślę, że doświadczenia miast światowych pokazują, że nowoczesne rozwiązania, czy to w formie metra, czy to w formie kolei naziemnej, czy to w formie jeszcze bardziej nowoczesnych systemów transportowych, transportu publicznego są niezbędne i jeśli będzie potrzebne metro, to zbudujemy metro. Pana kolega Janusz Piechociński na Twitterze ogłasza dane CBOS-u. 70% Polaków było na grzybobraniu w tym sezonie. Poleca pan jakieś miejsce na Mazowszu, szczególnie dobre na grzyby? No, kolega Janusz Piechociński jest znanym miłośnikiem grzybobrania. Ja mu w ogóle zazdroszczę, bo on ma czas, żeby na te grzyby chodzić. No, przestał być wicepremierem. Ja też uwielbiam chodzić na grzyby. Niestety mam zbyt mało czasu, ale polecam panu, to jest świetny relaks, święty wypoczynek. Człowiek wraca ale na tle. Ale gdzie mam iść, tych grzybów szukać? No to ja panu poradzę. Są piękne lasy, na przykład okolice Nowego Duninowa. Piękne lasy, w których grzyby są. I jakie tam są grzyby? Odgrzybki, prawdziwki, maślaki, gąski. Jakie pan sobie życzy? No i wszyscy się teraz tam rzucą na te grzyby, więc nie wiem, czy zdążę, ale spróbuję. Nie, naprawdę zachęcam. No, to jest fajny sport, relaks. Bardzo mi się to podoba, to nie mam czasu. Adam Struzik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję.